Siemaneczko, to Szakal z tej strony. Witam Was na moim kanale. Jeszcze spojrzę, jak tam słychać. Słychać dobrze? Mam nadzieję, że słychać dobrze. Tutaj coś na czerwono świeci, ale klatki nie gubi, więc może jest ok. Zobaczymy. Witam Was na moim kanale i dzisiaj szybkie info, chociaż nie takie krótkie, bo jak widzicie, suwaczek jest dość długi. Steam prezentuje Weekend z Paradox do 80% zniżki na cały katalog. No, tutaj trochę oszukują, bo te 85 to może jeden produkt, a tak to jest 50 i głównie 75. Ale przejrzyjmy sobie tytuły. Od 2 do 6 października, więc dzisiaj trzeci od wczoraj. Zobaczymy, co tam mamy. Warlocka 2 nowego, 50% tylko przecena. Stary Warlock Ultimate Edition jest 75% tańszy i wszystkie tutaj dodatki, jak widzicie, 75. Europa 4 Universalis Collection też 75, chociaż tutaj na przykład sama gra jest 70. Tu jakiś jeden dodatek 50, 66. Także 50, tutaj w większości 50, 33 się zdarza, więc nie wszystko jest 75, trzeba uważać, nie? 33, tutaj dali, tu też 33. Crusader Kings Collection, 2 Collection i też 75, tutaj jest jakby całość, ale tutaj w dodatkach już, a nie, też 75, widzę wszystko jak dużo, a nie 50, jedno było 50, drugie jest 50, 66, także troszeczkę tutaj. Jakbyście chcieli kupować osobno, to tu jest 50, 51, 50, nie wiem czym to jest spowodowane, czy czasem edycji, czy nie, tu na końcu też 50. Magicka Collection, 75% całość, 23 produkty, jakbyście chcieli dokupić osobno, to tak, widzimy 75 na razie wszędzie, 76 tutaj nawet jest, jedno, lecimy dalej, 75, 76... Wszystko 75 i te 3, 76. Dalej mamy Paradox Platinum Pack, jest 70%, jest Cities in Motion 2, Crusader Kings 2, Europa Universalis 4, Knights of Pen and Paper plus One Edition, Magicka i Warlock to the Exile. I tu jest 75, 70, 70, 75, 75 i 50. Tu jest Paradox Indie Bundle i kolejny bundle i 80%, 9,20 i tu mamy wszystko, osobno mamy po 75. Dungeon Land, Knights and Pen and Paper, Magicka, Teleglitch i Showdown Effect. Potem mamy jeszcze Paradox Grand Strategy Collection, 70 przecena za cały pakiet Agry. A to ciekawe. Cały pakiet jest 70, ale osobno gry są 75, 75, 75, 85, 1 Wiktoria 2. A były jeszcze Hearts of Iron, Europa Universalis 4 i Crusader Kings 2. Heart of Iron 3 Collection, 75% całość, a poszczególne kawałki 75, 76, 75, 76, 76, 76, większość chyba 76 nawet. 6, 5, 5, 6, 6, 6, 5, 6, 6, no większość. Victoria Collection, 85% przecena, no wiadomo, stara gra. Victoria 1 Complete, Victoria 2 i dodatki. Jest 85, 85, wszystko mamy 85, tak. Na dole mamy jeszcze Knights of Pen and Paper plus One Edition, 75. Majesty Collection, 75%. I jest jeszcze Defenders of Ardania 80, tu wszystko mamy 80, nie, trzy pierwsze, Defenders of Ardania mamy 80, ale Majesty 2 i dodatki są 75, tu Majesty Gold jest 80, Warlock 75 i dodatki 2 też po 75. Cities in Motion 1 i 2 Collection, mamy też 75 przecenę, dużo tytułów, co? I mamy 75, większość, chyba nawet wszystkie 75, nie widzę żadnej innej ceny, więc wszystkie dodatki też 75. I na koniec mamy Vikings or Vikings and Roses Unleash the War Pack. 66% i tutaj jest tak, 75, 75, 66 i 33. Także tak wygląda Weekend z Paradoksem, jak widzicie wydawca mocny, dużo tytułów, może coś wybierzecie dla siebie, jakieś wasze klimaty. Ja Magicę mam z tego wszystkiego tylko, a więcej nic nie będę dobierał. O Warlocku powiem wam, że nie za dużo wiem, więc sobie obejrzę tą grę, zobaczę. Europę znam, to nie mój klimat. Crusader znam też, tak nie za bardzo mój klimat. Magicę mam,
Cities in Motion, Nights tutaj i tak dalej, to też nie moje. Dungeon Land, Indie, to ja w Indie nie gram. Hearts of Iron też nie mój klimat, Victoria również, także tak to u mnie wygląda, więc to by było na tyle, dzięki za uwagę i trzymajcie się, shackle out!